witamy wszystkich. Paweł Zachanowicz z wystawy, która nazywa się ISE w 2025 roku, bo w takim też jesteśmy. Cóż z naszego stoiska Yamaha Music Europe. Nowa seria switchy sieciowych. Wiele osób w dalszym ciągu nie wie, że Yamaha jest producentem switchy sieciowych i wprowadzamy coraz większą liczbę switchy na nasz polski, europejski rynek. Switche, które są switchami zarządzalnymi, są produktem Yamahy, nie produktem brandowanym. Switche, które obsłużą każdą instalację audio, wideo. Ważną rzeczą w tych switchach jest to, że Yamaha przygotowuje te switche pod pracę z Dante, pod pracę z SDVOE, pod pracę z NDI i nie trzeba być zaawansowanym programistą switchy, żeby ustawić te switche tak, żeby chciały pracować z tymi protokołami. To jest bardzo, bardzo poważny plus dla wszystkich tych, którzy nie są typowymi sieciowcami. Na naszym ekranie możemy zobaczyć switche, które są przygotowane od bardzo małych, 5-portowych, 10-portowych, przez 28-portowe, switche, które są gigowymi switchami, ale też 10-gigowymi switchami. Najnowsza seria jest 10-gigową serią switchy, ale mamy też rozwiązania switchy dla ludzi, którzy pracują w typowym touringu. Normalny switch jest zamykany w serwerowni i tam pracuje sobie cały czas bez najmniejszego problemu. Ale ci, którzy potrzebują używać switche wtedy, kiedy z nimi jeżdżą w rakach, mamy przygotowane switche, które nazywają się SWP1, SWP2 i one mają konstrukcję przygotowaną, mechanicznie konstrukcję przygotowaną do tego, żeby jeździć. Co to znaczy jeździć? To wszyscy, którzy pracują w branży koncertowej, eventowej wiedzą. Ciężarówka, rak, przejeżdżanie, pakowanie, czasami coś upadnie, czasami duże wibracje. Ten switch mechanicznie przygotowany jest właśnie do takiej pracy, a przy okazji jest zoptymalizowany do tego, żeby pracować z Dante. Nie trzeba być programistą, żeby ten switch używać razem z Dante. Następną rzeczą, która pojawiła się teraz jako nowość bezpośrednio przed targami ISE, to są nasze nowe Rio, czyli nasze popularne stageboxy do konsolet. Przychodzą do nas klienci i pytają się, po co puściliście nowe D3, skoro mamy D2? Okazuje się, że odległość technologii typu 6-8 lat jest tak duża, że nowe Rio przynosi po prostu najnowszą technologię. Oczywiście dodatkowe rozwiązania, jak dodatkowy port sieciowy do kontroli, jak wyjście słuchawkowe, ale najważniejszą rzeczą jest to, że przynosi najnowszą technologię, która jest dostępna w technologii cyfrowej. A technologia cyfrowa, jak wiemy po naszych telefonach, komputerach, zasuwa strasznie szybko. Następnym tematem związanym z ISE i z tym, co nowego pokazujemy na ISE, to jest coś, co nazywa się Business Solution, czyli rozwiązania Yamahy dla systemów konferencyjnych. I tutaj do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli Adecja i wszystkie składowe Adecji, pokazujemy nowy software dla tych wszystkich, którzy chcą przygotować projekt. Projekt, który będzie, w którym musimy wiedzieć, czego i ile użyjemy. I możemy sobie zrobić wizualizację 3D naszego pomieszczenia, określić wymiary tego pomieszczenia. Tu akurat mamy 4 na 7 metrów, 2,40 wysoko. W takim pomieszczeniu możemy wstawić meble, możemy wstawić ekran, nasze głośniki, zdecydować, jak ma być ustawione pomieszczenie, czy pomieszczenie będzie zmieniane, czy nie, po czym program skalkuluje nam i pokaże, ile potrzebujemy głośników i ile potrzebujemy mikrofonów sufitowych. I potem możemy zobaczyć, jakie pokrycie będziemy mieli dla naszego mikrofonu w pomieszczeniu, czyli jeden mikrofon pokryje nam taką powierzchnię i jakie pokrycie będziemy mieli z głośników, które mamy w tym wypadku zamontowane na ścianie. Soft, który ułatwia pracę tym, którzy siedząc w biurze potrzebują wymyśleć nowy projekt, którzy potrzebują wymyśleć, ile jakiego sprzętu będą potrzebowali dla danego projektu.
mikser DM3, który już właściwie jest znany wszystkim, ponieważ jest rok z kawałkiem na rynku. I tak jak wszyscy użytkownicy tego miksera wołali o nowe funkcje, Yamaha w tym roku w wersji trzeciej wprowadza mikser automatyczny. Nie jest to mikser firmy Dan Dugan, jest to mikser zrobiony przez Yamahę dla Yamahy, ale mamy pierwsze 8 kanałów zainsertowany takowy mikser, więc ci, którzy potrzebują robić konferencje, używać wielu mikrofonów naraz przy streamie, przy konferencji, mają rozwiązanie, które zostało wprowadzone. Jak zwykle u Yamahy update jest update'em do pobrania ze strony i jest update'em darmowym.